Hejo, kochani! Witam Was na moim kanale Pancake.lps i w tym odcinku nagrywam kolejny shopping. Tak, znów kolejny shopping, bo ponieważ byłam z mamą w galeriach w Tęczy i Amber. I dzisiaj nagrywam shopping, gdzie Wam pokażę dwa mini pet shopy i jednego głodnego zwierzaka. Dobra, więc nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Na początek Wam pokażę dwa małe pet shopy. A więc ten zestawik wygląda tak. Więc ono tak wygląda. Kupiłam w Pepco za 9,99. I tutaj jest taki przesłodziutki kotek i plus jakaś niespodzianka. I jest z serii trzeciej. I ma bardzo fajne tło, myszki, wełny, puszki z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. I cóż, nie przedłużając, zaczynam otwierać to pudełko. Okej, a więc tak się przedstawia malutki pet shop kotek. On jest naprawdę przysłodziutki, bardzo mi się podoba kolorystyka i ten żółty kolor oczu tak fajnie się odbija. I różowy nosek i posiada dziureczkę, jakiś tam numerek i z tyłu jest logo LPS. Więc tak wygląda pierwszy pet shop z tego zestawiku. A drugim pet shopem jest taki przesłodziutki koteczek. On jest naprawdę przesłodziutki. Ja z początku myślałam, że to jest pies, ale nie. Jak tu jest zestaw z kotkiem, no to tutaj też jest kotek. Ale on jest naprawdę przesłodziutki. On ma bardzo fajny ogonek. I ta kolorystyka po prostu wow, bardzo mi się podoba ten pet shop. Tak wygląda, posiada dziureczkę i tu też ma na główce logo LPS. I więc tak się przedstawia drugi mały pet shop. A tutaj jak zwykle były ulotki z jakimiś różnymi informacji, takie bla 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 bla, więc to mnie nie interesuje, więc papa. Papa. A teraz przejdźmy do puszki z głodnym zwierzakiem. Okej, a więc tak wygląda puszka i to jest, ja bym to powiedzieć, ze starszej serii, bo po tych zwierzątkach rozpoznaję. Więc tak wygląda. To już jest chyba czwarty albo piąty pet shop z tej jakby pierwszej serii. Najwyżej na ulotce Wam pokażę czy coś. I no, zaraz będę otwierać tą puszkę. Okej, a więc w końcu po długim cierpieniu udało mi się otworzyć tą puszkę. Może najpierw zaczniemy z ulotką. Tak położyć, żeby nie było wiadomo, co to jest za pet shop.
Okej, okay, a więc tutaj się przedstawiają różne pet shopy i jak się okazało, że nie mam żadnego pet shopa z tej serii, więc przepraszam, że was wprowadziłam za błąd, bo też mam kilka głodnych zwierzaków z innych serii, więc mogłam się pomylić, więc bardzo was za to przepraszam, że wprowadziłam was w błąd. A więc tak wygląda ulotka z innymi pet shopami. Bardzo bym chciała mieć tego pieska, tego kotka, tego, to też jest chyba kotek, no to jest kotek, tego pieska i to chyba wszystkie pet shopy, które bym chciała mieć. A z drugiej strony jest pet shop, który będzie się znajdował w puszce, ale nie będę wam pokazywać, dopiero po jakimś czasie. Dobra, więc teraz zajmiemy się zawartością tej puszki. Jeszcze jest w środku kolorowa ulotka, ale później ją wyjmę, żeby się tak nie męczyć. Najpierw zajmiemy się to, co jest w tych saszetkach. Okej, okay, więc tutaj jest pewnie saszetka z akcesoriami, a tutaj jest pet shop. Może na końcu zajmiemy się pet shopem, więc najpierw zajmiemy się saszetką z akcesoriami. Okej, okay, a więc tak się przedstawiają akcesoria. Tutaj jest nakrycie głowy w formie spaghetti z sosem i z luleczką. Ja pierdzielę. Luseczką. Z mięska oczywiście, nie? Bardzo fajnie wygląda. Ja bardzo lubię spaghetti. A czy wy też lubicie spaghetti? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. I do tego jest taki uroczy chlebek. Po prostu bardzo ładnie się przedstawia ten chlebek z takimi kreskami czy coś, nie wiem jak to nazwać, ale naprawdę uroczo wygląda, więc tak przedstawiają się akcesoria. A teraz przejdźmy do pet shopa. A pet shopem będzie piesek! A więc tak się przedstawia pet shop. Bodajże to jest panielek, mogę się mylić. Tak wygląda. Ona jest naprawdę bardzo ładna jak na tą generację. Po prostu wow, bardzo ładna kolorystyka, oczka i to branko, spaghetti. Już ja mam chęć na spaghetti. Więc tak wygląda w ubranku i jeszcze wam pokażę bez tego ubranka. Pet shop bez ubranka wygląda tak. Bardzo ładnie wygląda, po prostu wow. O, podnosi też łapkę jak z paniel z generacji drugiej. Więc tak wygląda. I ma dziureczkę i ma tu logo LPS. I tak przedstawia się uroczy piesek i wam go pokażę w ubranku. A tak wygląda pet shop w ubranku razem z chlebkiem. A tutaj z drugiej strony tego kółeczka jest zdjęcie tego pieska. Tylko różnica jest taka, że tu na ubranku nie ma sosu, a tutaj nie ma kluseczki. Ale tak czy siak, bardzo mi się podoba to ubranko i uwielbiam spaghetti. I akurat się złożyło, he. I jeszcze, kurczę, ten pet shop przypomina mi się z innego filmu Zakochany kundel z Disneya, jeżeli dobrze pamiętam. A jak nie, to się pokaże zdjęcie tego psa. Była taka scena, gdzie ta psinka jadła spaghetti razem z takim szarym pieskiem i już zapomniałam, jak miało na imię. To pokażę się zdjęcie. Okej, okay, a więc udało mi się wyciągnąć z tej puszki kolorową ulotkę i tutaj akurat jest zdjęcie tego psa, którego teraz mam. Tutaj jest logo LPS. I zaraz tutaj otworzę tą ulotkę. Thank you.
Okej, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie, subujcie i też nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc to pa! Umae wa mou. Shindeiru.